dzień dobry, witam się z Wami bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. I przechodzę, słuchajcie, do Was z, tak, z Shein, czyli z przesyłeczką kolejną od Shein, której ja serdecznie dziękuję po raz trzeci za współpracę. Także bardzo jest mi miło i bardzo się cieszę, że mogę dzięki Wam w sumie sprawdzać sobie jakość tychże rzeczy, jak i zarówno móc Wam zdać relacje, jak one się sprawują, jak wyglądają, jak przychodzą, jak to w ogóle wszystko wygląda. Więc słuchajcie, mam tutaj dwie rzeczy. Kolejne, jakie wybrałam, jest to sweterek i jest to bluza, której jestem mega ciekawa, o której już Wam wspominałam w holu, który dopiero ukaże się na kanale. Także chyba zacznijmy od tej bluzy. Wszystkie numerki oczywiście ja Wam najpierw jeszcze też pokażę, a potem oczywiście ja Wam i tak udostępnię linki pod leciutka ta bluza, taka no jakaś taka cienka, więc fajnie. Słuchajcie, udostępnię Wam linki oczywiście w opisie pod filmem. Już Wam zdaję relację, tak to wygląda, sama jestem ciekawa. Wybrałam rozmiar M i powiem Wam, że nie wiem, czy będzie, nie no, chyba powinien być dobry. Fajny materiał, podoba mi się materiał, taki, kurczę, to nie jest taki, wiecie, bluzowy, tylko taki, taki przewiewny, świetny. Świetny na tą porę roku, super, więc nawet lepiej, bo bałam się, że to będzie taka pod spodem z miśkiem i to by było trochę nie na teraz. 35% mamy bawełny, 65% poliester, tak by to wyglądało. Za chwileczkę zrobimy sobie try on haul. Tak przyszła zapakowana bluza, tak ona wygląda, jeżeli chodzi o wykonanie, jest naprawdę super, jest naprawdę super. Obawiałam się, że tutaj będą jakieś wychodzić, czy nitki, czy coś, bo te usta są naszyte, słuchajcie, jeszcze na takiej jakby koronce czarnej, na tej dokładnie, która tutaj delikatnie odstaje, ale przepięknie to wygląda, słuchajcie, naprawdę jest to super. Nie wiem, czy to jest przyszyte, to trochę wygląda, jakby było przyklejone, niby przyklejone, niby przyszyte. Nie wiem. Słuchajcie, tak to wygląda. Fajnie się mieni. Ja myślę, że już chyba dzisiaj będę ją miała na sobie. Więc to jest pierwsza rzecz. Za chwilkę zrobimy try on haul. I rzecz druga, która przyszła tak zapakowana. Wahałam się, zastanawiałam się, co wybrać. No i jeszcze się radziłam też mojej Moni. Także zdecydowałyśmy, że wybór padnie na ten sweterek. Wygląda on fajnie. Wygląda on fajnie, mnie ciekawiło to tutaj, jak będzie wykonane i słuchajcie, naprawdę wykonane jest to, naprawdę bardzo poprawnie. Zawsze się obawiam, naprawdę, zawsze się obawiam z tych stronek, że takie te wszystkie wykończenia, gdzie są jakieś koronki, gdzie są jakieś cyrkonie, cekiny, jety i tak dalej, że to będzie nieładnie wykonane, zobaczcie. A to naprawdę jest przepięknie wyhaftowane, bez żadnych tutaj jakichś pozaciąganych nitek i tak dalej, super, po prostu super. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na mnie, także za sekundkę robimy try on haul i ten sweterek chyba był one size, ale nie jestem teraz pewna. One size, tak jest, one size, czyli to był po prostu jeden rozmiar, tam nie było S, M, jest troszeczkę elastyczny, natomiast mi zależało też, żeby te rękawy móc podwinąć mimo wszystko, bo widziałam na stronie, że nie będą to długie rękawy. Także zobaczymy, za sekundkę odzywam się do Was i robimy try on haul. No i dobrze, słuchajcie, czekajcie, postawię Was jakoś tak, jeżeli chodzi o tą bluzę, wygląda ona tak. I powiem Wam, że śmiało można wziąć L-kę. Ja sugerowałam się jednak mimo wszystko tymi tam wyliczeniami z tej strony. Jest M-ka, jedyne co mi w niej brakuje to tylko dłuższy rękaw. Nic poza tym. Tu jest ok na długość, tak to wygląda. Nie wiem, czy widać stanik, zaraz Wam powiem. Nie, raczej nie. Więc jest ona taka akuracik, naprawdę akuracik, mogłam śmiało, jeżeli chodzi o bluzę i chciałabym, żeby była jednak luźniejsza, mogłabym śmiało wziąć L-kę, natomiast M jest na mnie w sam raz, bardzo mi się podoba ten motyw tutaj. No i w sumie to zadecydowało o wyborze praktycznie. Jeszcze była koszulka z podobnym, ale jak wiecie, znaczy dowiecie się wcześniej z holu, że zakupiłam w TK Maxie czarną podkoszulkę, dokładnie z takimi właśnie ustami. Także tak wygląda bluza i za sekundkę pokażę Wam, jak wyglądam w swetrze. No i jestem z powrotem, słuchajcie, jeżeli chodzi o sweterek, fajny, milusiński, to mi się podoba, bo to jest taki z takiego, wiecie, z takiego moherkowatego materiału.
Wygląda to tak i powiem Wam, że jestem w szoku, bo rękawy są długie. Zobaczcie na moją długość rękawów. Sweterek tutaj też jest dłuższy, więc naprawdę super, ekstra, one size. Ja myślę, że on wypadnie Wam, słuchajcie, tak S, M. Raczej L-ka nie wejdzie, jeżeli jeszcze ktoś miałby większy biust, to myślę, że raczej by nie wszedł. Dlaczego? Już Wam mówię. Dlatego, że sytuacja jest taka, iż tutaj czuję, że już zbyt dużo jakby, wiecie, tutaj, to opięcie w tej koronce, więc myślę, że rozmiar L raczej już by tutaj nie wchodził w grę, ale wygląda to tak, ja myślę, że wygląda to fantastycznie. Jeżeli znajdę te rzeczy na modelkach, to oczywiście Wam wkleję zdjęcia, jak wygląda to na modelce, ale coś mi się wydaje, że chyba to były takie, wiecie, takie pokazane tylko ciuch, ale chyba bez modelki, ale nie jestem pewna. Więc sprawdzę i Wam pokażę. Tak wygląda tutaj wykończenie na ręce, przy ramionach. Zobaczcie, naprawdę super, ekstra, mi się bardzo to podoba. Koronka nie jest elastyczna, tutaj się nic nie rozciąga, fajnie się tak jakoś ładnie nawet układa. Ze stanikiem, oczywiście mam stanik, mogłabym być może też mieć bez, nie wiem, czy by nie prześwitywało. Więc tak by to wyglądało. Nie wiem, dajcie mi znać, co myślicie, ale ja uważam, że to jest naprawdę bardzo ładny wzór. Jestem mega zadowolona z mojego zamówienia, zarówno jak i z bluzy, jak i ze sweterka. Aczkolwiek, tak jak mówię, gdybym wiedziała chyba jednak, że ta bluza przyjdzie ciut krótka i ten rękaw będzie krótki, to bym zamówiła L-kę, dlatego że ja jednak chciałam mieć luźną bluzę, a nie taką akurat. Więc to jest tylko jedyny mankament, że no jednak już sama nie wiem czasami, jak to tutaj mierzyć, ale jak widzicie, no wzięłam M, mogłam wziąć L. A jeśli chodzi o sweterek one size, to jest S, M i małe L, jeżeli ktoś ma duży biust. Jeżeli mały biust, to śmiało L-ka wejdzie również. Ja sobie go nawet podwinęłam, bo on jest taki dłuższy, ale super. Mega jestem zadowolona, bardzo mi się podoba, podoba mi się wykończenie i w ogóle. Dajcie znać, co Wy myślicie. Ode mnie te produkty dostają łapkę w górę, zarówno bluza, jak i sweterek. Bluzę nawet sobie później po południu chyba tutaj założę, bo teraz jest dość ciepło, więc raczej nie, ale polecam. Polecam, bo naprawdę super. Jeżeli jesteście wysokie, 1,70 m powyżej i biust 70 na przykład D lub 75 D lub DD, to polecam L-kę. Jeżeli chodzi o sweterek, będzie w sam raz. Także naprawdę super, ekstra. Ja bardzo się cieszę z moich zamówień w firmie Shein. Bardzo dziękuję oczywiście za współpracę, a Wam dziękuję za taką możliwość. No i to by było na tyle. Jeżeli chodzi o linki, tak jak powiedziałam, wszystko będzie w opisie pod filmem. Także podam Wam linki do tych dwóch produktów. Jeżeli miałybyście ochotę, słuchajcie, sobie zamówić. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. A jeżeli w ogóle cokolwiek zamawiacie po moich namowach, to będzie mi przemiło, jak zostawicie jakiekolwiek zdjęcie z oznaczeniem mnie na Instagramie. Wtedy będę widziała, czy faktycznie ktoś się czymkolwiek zainspirował. Ja się z Wami żegnam, bo lecę, muszę załatwiać sprawy. A Wam dziękuję za chwilę uwagi. Super, ja polecam Wam Shein. Wszystkie linki dostaniecie w opisie pod filmem. Dzięki wielkie, trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Buziaki, pajo!